Cześć, tu Kinga. Zapraszam Was dzisiaj na mój kanał Eko Kreatywna. Będzie dzisiaj taki trochę nieformalny filmik, coś w rodzaju vloga z polecajkami, z jakimiś takimi nowościami, zapowiedziami. Bardzo mały haul wyprzedażowy, taki naprawdę mikro, bo jutro, czyli w poniedziałek wieczorem około 20 będzie live z Anią, także zapraszam Was na wyprzedaż. I też kilka nowości, przepraszam, nadal mam problem z głosem troszkę. No, tymczasem zapraszam Was na ten vlog, ponieważ mam remonty w domu. Nie jestem w stanie, w tym tygodniu byłam w stanie nagrywać za bardzo, po prostu w ciągu dnia i no, tak się złożyło, że miałam też występy, różne koncerty, był bardzo intensywny czas i nie mogłam nagrać normalnego haula, więc haul nagrywam dzisiaj na czwartek, na którego Was oczywiście zapraszam i bardzo Was proszę, jeśli lubicie tematykę super jakości ciuchów i nie tylko ciuchów, akcesoriów, biżuterii i tak dalej, dobrego stylu, ekomody, to zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i oczywiście polubcie koniecznie filmik, bo staram się dla Was. I też fajnie byłoby rozszerzać swoją działalność, więc będziecie mi ogromną pomocą, jeśli zdecydujecie się polubić. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, zacznę od podziękowań. Słuchajcie, dostałam prezent od obserwatorki, od wspaniałej osoby, którą trochę porozmawiałyśmy, więc naprawdę bardzo mam super wrażenia i bardzo dziękuję, bo dostałam wspaniały prezent. Ta osoba posiada na Instagramie i w ogóle na mediach firmę sprzedającą biżuterię z kamieni, więc w ogóle wiecie, że kocham naturalne materiały, kamienie i tak dalej. Ja zawsze właśnie noszę takie różne rzeczy z naturalnych. Pokazywałam Wam jakieś różne też firmy, które ze mną współpracowały, prezentujące taką biżuterię, ale tutaj ręcznie robiona biżuteria przez polską, słuchajcie, projektantkę polską, przedsiębiorczynię, bo tak to należy powiedzieć. I patrzcie, jakie piękne rzeczy. Normalnie jestem w szoku. Jak pięknie w ogóle zapakowana paczka z różnymi. Patrzcie, to jest nawet taki. Pokażę Wam tam przebitki, to będzie lepiej widać, jak rozpakowywałam te rzeczy. No naprawdę mega. I w dodatku, słuchajcie, zaprojektowana bransoletka, którą zaraz zobaczycie, jest zaprojektowana stricte dla mnie. I naszyjnik, z tego co wiem, też. Albo jest po prostu skojarzony ze mną, bo kolorystyka, no przepiękna rzecz, zobaczcie, to jest to, co mam na szyi. Oczywiście nie będę się już rozwodzić nad tym, jakie to są kamienie, ale naturalne kamienie, stal chirurgiczna, piękne takie właśnie ze stali, dodatkowe jakieś ozdoby. No jest naprawdę śliczne, szczególnie do tego koloru, co mam na sobie, zaraz Wam pokażę szczegóły. Tam Wam pokazuję, co to było. Jest bransoletka i ta bransoletka jest właśnie dedykowana dla mnie. Taka kolorowa, w pastelach. Patrzcie, jaka piękna. Oczywiście tam w przebitce widzicie, ale pokażę Wam tu też na żywo. Przepiękne są tu perły, są tu kamienie, właśnie takie zawieszki. No prześliczna rzecz i ze złotymi detalami, bo wiecie, że ja raczej noszę takie w kolorze złotym i złote. Piękna, patrzcie, jaka tu jest śliczna zawieszka, taka w stylu Chanel jakby. No jestem po prostu naprawdę tak przepiękna niespodzianka, dlatego bardzo bym chciała Was zachęcić do zaobserwowania Leeds Jewelry na Instagramie, na TikToku. Jest, tak się to pisze, myślę, że to jest jeden taki mały sposób, żebym się mogła troszkę odwdzięczyć za tak naprawdę hojny i no, słuchajcie, naprawdę to są takie chwile, że wzruszenie otwiera mowę człowiekowi. Przepiękne rzeczy, no i sami zobaczcie, no możecie oczywiście prosić o jakieś tam pewnie personalizacje i tak dalej, ale generalnie te produkty, które widziałam na Instagramie, są naprawdę piękne i z naturalnych materiałów, więc słuchajcie, zachęcam Was bardzo, bardzo mocno, jeśli macie jakieś piękne prezenty do zrobienia komuś, to zajrzyjcie tam, na pewno znajdziecie coś odpowiedniego właśnie na prezent gwiazdkowy na przykład. Pokażę Wam stylizację, bo słuchajcie, dzisiaj się ubrałam sukienkę, którą zobaczycie w haulu dopiero, szczegółowo, ale no mam ją na sobie.
I taka właśnie sukienka, którą planowałam trochę włożyć na święta, jest cieplusieńka, albo po prostu na święta w domu, takie. No i takie akcenty koloru się bardzo przydadzą, bo jest bardzo jasna, bardzo taka jednokolorowa, nawet paska do niej włożyłam, ale naprawdę no ten naszyjnik mnie powalił swoją kolorystyką i patrzcie teraz. Pokażę Wam, bo to nie może być przypadek, że dostałam taki kolor. Patrzcie na ten szal z wełny. Uwielbiam to, to jest taki szal chusta. Pięknie wygląda też do takiej kurtki, zobaczycie to w następnym filmiku puchowej, którą mam. Cudowny wełniany szal, który noszę, więc nie jest do sprzedania. Tak mówię już, bo wiele osób potem pyta po filmikach, czy coś jest do sprzedania. 80% wełny. Piękny szal, w cudownych takich wzorach. No i nieprzypadkowo, patrzcie, to jest właściwie szal, który od razu jak zobaczyłam tą sukienkę, to myślałam, że będę nosić właśnie, żeby trochę się tak tutaj minimalnie zasłonić z tyłu, wiecie, o. I wygląda bardzo fajnie do tego, według mnie. No i patrzcie na kolory tego szala i tego naszyjnika, no szok, po prostu szok. No naprawdę przepiękne. To jest moja styluwa, słuchajcie, w tym roku. To już wiem, że na pewno któryś dzień świąt będzie tak wyglądał. Śnieżynka, ale z takimi elementami jakichś jagódek i gliwia. Także no po prostu jestem tak zachwycona, słuchajcie. Pokażę Wam jeszcze jedną piękną rzecz, która w ogóle mnie zachwyciła też właśnie na stronie u obserwatorki. Nie będę zdradzać tutaj żadnych danych, bo wiecie, no nie każdy sobie tego życzy, ale patrzcie, jakie piękne pudełeczko, złote. I są to kolczyki z stylu Chanel. Ja właśnie nie miałam kolczyków w sumie, mam te naszyjniki Chanel. Zaraz Wam pokażę właśnie te kolczyki w stylizacji stylu Chanel. Prześliczne są po prostu. Masa perłowa, perła słodkowodna i stal chirurgiczna. Patrzcie, jakie piękne. No naprawdę, to by było naprawdę mega prezent na święta, więc zajrzyjcie, bo myślę, że te kolczyki może jeszcze są. Aczkolwiek, no nie wiem, nie mogę się wypowiadać za sklep, ale podkreślam jeszcze raz, że to nie jest żadna współpraca, po prostu dostałam tak wspaniały prezent i uważam, że no, że te produkty zasługują, tym bardziej, że są polskie, tym bardziej, że to jest firma, słuchajcie, początkująca, a wiecie, takie firmy początkujące, jednoosobowe, bardzo, bardzo ciężko jest, wiem po sobie, wiem jak się borykam też z tym biznesem, bardzo, bardzo ciężko jest rozpocząć tą drogę i na tyle wytrwać, żeby się nie załamać i żeby iść dalej, więc polską projektantkę, polską przedsiębiorczynię warto wesprzeć, bardziej, że naprawdę produkty są przepiękne. Jak się Wam podoba stylówka w stylu Chanel z tymi kolczykami? Ja uważam, że kolczyki mają niesamowitą klasę. Pięknie wymyślone połączenie i, no i te kolory też, więc wow. Słuchajcie, wystarczy myślę na razie tego, tych zachwytów, bo naprawdę mogłabym pół godziny pewnie o tym mówić i się zachwycać tymi rzeczami. Tymczasem chcę Wam pokazać dzisiaj jedną rzecz, którą będę wyprzedawać, właściwie Wiktor, bo nie nosi. Bardzo piękna koszula, jest to koszula męska od Ralpha Laurena, zielona, w bardzo dobrym stanie. Może być jako damska, oczywiście jest to taka eska męska. Jest to koszula oczywiście z bawełny, w bardzo wyrazistym kolorze, fajnie by wyglądała do jeansów, bo też patrzcie, ten tutaj ten konik. To logo jest takie fioletowo-niebieskie, więc fajna, jakościowa koszula. Po prostu Wiktor takiego stylu nie nosi. Kiedyś kupiłam, miałam nadzieję, że ten kolor mu się spodoba, ale no po prostu wisi, no i wisi i nie ma sensu tego trzymać. Koszula naprawdę nawet do środka, do jeansów albo jako taka bluza, luźna koszula też mogłaby być fajna jako damski ciuch. Albo jak macie mężczyznę w rozmiarze S, no to bardzo fajny, wyrazisty kolor, no i jakość też dobra. Takie rzeczy, oczywiście męskie, też nie są w jakichś wysokich cenach u mnie, więc spokojnie możecie pisać w tej sprawie. Chcę Wam pokazać też jeszcze jedną rzecz, która będzie w live jutro, ale pokażę Wam ją już dzisiaj, bo warto pokazać ją w stylizacji, nawet do tej sukienki sobie ją przymierzę. Bardzo piękna kurtka, jednakże słuchajcie,
czarnych rzeczy mam bardzo dużo i po prostu ta kurtka jest już w rozmiarze M, może być spokojnie na SM, ma bardzo dobry skład, to jest 50% wiskoza, 50% wełna z futerkiem, naprawdę super stan, kapturek ma taki i futerko jest sztuczne, ale bardzo fajnej jakości, bardzo piękna, bardzo oryginalna kurtka, ma świetne te hafty w takich miętowo-beżowych kolorach. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. Wiecie co, ja mam po prostu za dużo, mało noszę czarnych rzeczy, mam ich za dużo. Jak już noszę coś czarnego wieczorowego, to raczej właśnie długi płaszcz, ale jak lubicie czarny, albo jak nosicie więcej ciemnych kolorów i lubicie taki styl bardziej artystyczny, to jest piękna zdobycz. Naprawdę ja ją kilka razy miałam na sobie, raz nawet na lekcji śpiewania, jako taką kurteczkę trochę, wiecie, niby retro w stylu, ale ona spokojnie może być właśnie też do nowoczesnych rzeczy. Patrzcie, ona ma taki jakby lekko dłuższy tył, to bardzo ładnie wygląda. Zresztą zaraz zobaczycie to w stylu, wiem. Tak jak mówię, rozmiar M, będzie dobre na SM spokojnie. No i piękny skład, naprawdę, naprawdę kurtka jest warta zachodu. I bardzo fajnej marki, Saint-Tropez. I jeszcze jedna rzecz, którą będę udostępniać, też pokażemy ją w live, ale dzisiaj już Wam pokazuję, jakby ktoś chciał. W rozmiarze SM garnitur męski z świetnym składem. Też kupiłam Wiktorowi, jednakże on w garniturze chodzi bardzo, bardzo rzadko i jeden już ma. Więc... Słuchajcie, jakaś bardzo dobra marka jest to, natomiast bardziej chodziło mi tu o skład tego garnituru, bo jest naprawdę świetny. Rozmiar 48, czyli niewielki rozmiar męski. 76% wełny dziewiczej. Naprawdę piękny materiał. I garnitur jest jak nowy. On jest, słuchajcie, jest bardzo ciekawy, bo jest to czarny garnitur, ale paseczki, które tu widzicie, są takie różowe jakby. Oczywiście tego z daleka nie widać, ale bardzo ciekawy jest przez to ten materiał. Bardzo ładny. Oczywiście jak ktoś by był zainteresowany, to wymiary podam i słuchajcie, tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest SK, mała MK męska. 48 to raczej jest właśnie takie SM. Naprawdę piękny, uniwersalny krój, spodnie są takie kroju węższym, więc jak najbardziej modne. Także niedługo ten garnitur będzie dostępny, jak ktoś potrzebuje, czy dla młodego człowieka, czy dla męża, chłopaka, to... Zapraszam, bo naprawdę będzie super cena, jak za tak jakościowy garnitur, głównie z wełny, to tadam. Słuchajcie, na dzisiaj, na ten moment tyle zakupów, bo jutro live, więc będzie dużo rzeczy, będzie duża wyprzedaż, naprawdę duża, bo przez te wszystkie tutaj wiecie, że nie mam na razie jeszcze dostępu do butiku, do sklepu, muszę się pozbywać rzeczy, bo się zasypię, także będzie duża, bardzo naprawdę taka cenowo korzystna wyprzedaż wcześniejszych rzeczy. Pokażę Wam też właśnie kilka nowości, więc zapraszam na godzinę 20. Tymczasem zapraszam Was jeszcze na polecajki kosmetyczne, bo postanowiłam Wam pokazać kilka kosmetyków, które naprawdę rekomenduję. Takie trochę z wyższej półki, ale no idą święta, więc czasem ktoś ma ochotę sprawić sobie troszkę fajniejszy taki prezent ekstra. No to zapraszam, może akurat coś Was zachwyci też, tak jak mnie zachwyciło. I zobaczcie, tam jeszcze krótką przebitkę Wam pokazuję, co się u mnie dzieje na zewnątrz. To jest niewiarygodne, ocieplają mi dom z zewnątrz i no możecie sobie wyobrazić, co tu się dzieje i dlaczego właśnie mam takie teraz perturbacje z nagrywaniem filmów. Także jeżeli będą jakieś lekkie nieregularności w godzinach, czy nawet czasem może w dniach nagrywek i wstawiania filmów, to wybaczcie, no zobaczcie, co się dzieje, więc w ciągu dnia nie jestem praktycznie w stanie nagrywać zwyczajnie przez hałas, jaki tu panuje. Także miejcie cierpliwość i zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia jutro w live. Pa, kochani, cześć! Kochani, polecajki kosmetyczne dzisiejsze. Pokażę Wam tu kilka rzeczy, które warto mieć. Warto mieć w kosmetyczce. To są takie kosmetyki z wyższej półki, z tego względu, że ja jestem minimalistką kosmetyczną, mam mało kosmetyków. Zobaczcie, to jest właściwie wszystko, czym ja się maluję. Mam jeszcze taką mikro kosmetyczkę na wynos, że tak powiem, z domu, z takimi miniaturkami właśnie. Natomiast no, to są wszystkie moje kosmetyki, więc ja nie kupuję kosmetyków jakby na ilości.
kupuję dobre kosmetyki, ale dzisiejsze akurat kosmetyki to w dużym stopniu są prezenty, które dostałam, co jest wspaniałe oczywiście. No i kosmetyki są takich trochę premium marek, ale pokażę Wam takie właśnie pojedyncze sztuki, które naprawdę warto kupić mimo ceny, bo będą służyć na długo i są bardzo wydajne, są bardzo, bardzo dobre. Dobre i takie uniwersalne, że możecie je stosować i na wieczór, i na, no i wiecie, i na co dzień. Lecimy teraz w drugą stronę. Pierwsza rzecz, kochani, to jest tusz, który chcę Wam polecić od Chanel. Jest rewelacyjny po prostu. Tak wygląda. Ja używam zwykłego tuszu, nie wodoodpornego. I też mam wrażliwe oczy, więc super, bo ten tusz nie uczula moich oczu. Super, w ogóle nic się nie dzieje z nimi. Nie zobaczycie tu, ale Wam potem pokażę efekt. Jest naprawdę świetny i zobaczcie, jaki gadżet. To już jest rzeczywiście ta rzecz, nie ma wpływu na funkcjonalność tuszu, ale jest piękny, patrzcie. Tak to się otwiera i po prostu to wyjmujemy, nie odkręcamy. Nie mam tego jak zrobić, bo trzymam w ręku telefon, ale po prostu nie trzeba nic wykręcać, tylko się to wsadza i potem wciskamy tusz do środka. No rewelacja, ale jakość tuszu jest świetna, rozdziela rzęsy, nie robi przesadnych klusek i tak dalej, w ogóle nie robi. Super rzecz kolejna, o której marzyłam od dawna i no, ta osoba, od której dostałam prezent, zresztą dziękuję serdecznie tej osobie, wiedziała, że chciałam. To jest taki pojedynczy cień, wielofunkcyjny, też Chanel. No jest to cudowna rzecz, już Wam pokażę w środku. Coś takiego, widzicie? To jest jakby białe z wyglądu, ma bardzo fajne te szczoteczki też i oczywiście ma lusterko. Tu jest ochronka, którą na chwilę zrzucę. Słuchajcie, to jest, mam nadzieję, że się nam uda to zobaczyć. To jest cień, który jest opalizujący. To jest taki jakby cień i toper. On nie daje koloru praktycznie, ale nałożony na inne cienie daje niesamowicie piękny połysk. Pokażę Wam na dłoni, bo niestety w tym świetle się nie uda zobaczyć. No, za słabe mam tu chyba światło, słuchajcie. O, czekajcie, teraz. Teraz może się... O, jest. Bardzo piękny, opalizujący efekt. O, no, o, teraz może widać. Właśnie taki opalizujący, lekko fioletowo-różowy efekt. Przepięknie wygląda na innych cieniach albo sam. Zupełnie solo też. Kreska i na przykład to i już jesteśmy ubrani nawet na wieczór. Także jest to bardzo szybki makijaż. Ja mam na sobie ten... Pokażę Wam potem zbliżenie mojego makijażu, jak się uda, oczywiście w tym świetle wygląda po prostu rewelacyjnie. Dobra, mniejsza z tym, odkładamy to na bok. Piękna, wspaniała naprawdę rzecz, jestem zakochana, już Wam wcześniej rekomendowałam kulki od Guerlaine, te podstawowe, nie brązujące, też są cudowne, ale to już dawno Wam pokazywałam. Mega fajna rzecz również. To na pewno widzieliście już czy na Instagramie, czy gdzieś u jakichś youtuberek. Taki róż od Diora. No to jest mega. I ten kolor chyba jest najbardziej uniwersalny, chyba że komuś jest bardzo źle w chłodnych odcieniach, ale naprawdę chyba dla każdej cery. On ma dość ostry kolor wyglądowo, tak? Bo zobaczcie, taki róż dość taki... ale... jest bardzo delikatny, jak się nałoży jedną warstwę. Taka dosłownie leciusieńka poświata, która pięknie rozświetla cerę. Im więcej nałożycie, tym jest efekt taki wyraźniejszy. Oczywiście można sobie kilka warstw i wtedy mamy efekt już taki wieczorowy. Ale na co dzień, jak sobie muśniecie tym policzki, to się wygląda super naturalnie. W ogóle totalnie nie widać, że macie róż, a jest pięknie właśnie taka rozświetlona cera, także super rzecz. Dostałam też od przyjaciółki, jak przyjechała z Ameryki, z tour, taką paletkę, którą Wam zaraz pokażę w cudownych kolorach. Jak macie podobny typ jak ja, czyli takie łagodne lato albo jakąś zimę, to będzie... Albo też właśnie jesień, słuchajcie, taka bardziej miękka. Colourpop firma, której chyba się nie da u nas dostać, chyba że przez internet. No i patrzcie, to jest taki zestaw właśnie tak jak się to nazywa, ametystowy. Bardzo trwałe kolory, bardzo dużo pigmentu mają.
Także naprawdę super się to używa. W tą stronę jakoś lepiej widać, bo mi się światła te dobre odbijają. Więc tak, będziemy na toaletę. Bardzo, bardzo ładne kolory. Tutaj nie widać, ale ten kolor to jest coś troszkę podobnego do tego Chanela, ale no nie ma tak pięknego opalizującego efektu. To jest taki bardziej niebiesko błyszczący się, do kącików się nadaje. Ten jest świetny, też właśnie nadaje taki na wieczór taki piękny połys. Też może być jako taki fioletowy toper. Tu jest po prostu błyszczący cień. Piękny czekoladowy brąz, właśnie dla chłodnych, dla chłodnej urody. No i te fiolety i ten niebieski, taki mocny, wieczorowy. A ten kolor jest mega. No jest po prostu rewelacyjny dla mnie na co dzień, do mojego typu. Ostatnia rzecz. Same, w tym razem naprawdę same takie kosmetyki premium, ale to jest coś, co ja używam na wieczór i do teatru, na występy, do nagrywania czasem, jeśli jestem bardziej zmęczona. To jest po prostu podkład Diora w takim sztyfcie. Rewelacja, słuchajcie. Taki kolor uniwersalny, raczej beż. Ale pięknie kryje i nie da się tego, słuchajcie, ująć tak, żebyście widzieli, bo, bo nie mam statywu. O, rozsmarowuję teraz i zobaczycie efekt. No, nie widać efektu, dlatego że się tak stapia ze skórą niesamowicie. I właśnie jest bardzo naturalny. Może jest to dość kryjące, więc nadaje się dla osób, które chciałyby tam też skamuflować coś. Słuchajcie, tyle polecajek na dziś. Tak jak mówię, większość prezenty, więc jestem przeszczęśliwa, no bo wiecie, to nie są rzeczy tanie. Natomiast to są rzeczy... rzeczy naprawdę przydatne, no i super jakości, więc się bardzo, bardzo cieszę. Jak ktoś z Was planuje sobie jakiś fajny prezent gwiazdkowy, no to może to jest jeden z tych produktów, może być świetnym pomysłem, bo je naprawdę bardzo polecam. Praktycznie każdy. Lecimy!